Bardzo późny, dobry wieczór Państwu, kłaniamy się. Igor Błachut. Marek Rudziński. Planowaliśmy się spotkać się z Państwem dużo wcześniej, ale wiatr przeszkadza w płynnym rozgrywaniu kolejnych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich, w rozgrywaniu Rower. Dlatego też z dużym opóźnieniem, ale zapraszamy na obszerną relację prologu, czyli kwalifikacji konkursu, kolejnego konkursu indywidualnego. Dziś jesteśmy na największej skoczni na świecie, na mamucie Vikersund, Vikersund Bakken. 200 metrów punkt K, rozmiar 225 metrów. Tutaj Anders Schwanemel skoczył, a właściwie poleciał na nartach 251,5 metra. Obejrzymy rekordzistę świata w długości lotu podczas tych kwalifikacji. Na liście startowej figuruje nazwisk 73. No ale jak wiadomo, w lotach prawo startu w poszczególnych konkursach może wywalczyć sobie 40, to znaczy 10 zawodników najwyżej klasyfikowanych w Pucharze Świata w lotach. Tę dziesiątkę stanowią m.in. Maciej Kot, Piotr Żyła i Kamil Stoch, którzy podczas zmagań w Oberstdorfie w tym roku wywalczyli wysokie lokaty. No i 63 pozostałych walczy o 30 miejsc premiowanych awansem do konkursu indywidualnego. Tak, miało być trochę inaczej, no ale ze względu na wiatr wszystko się pozmieniało. Ostatecznie jest tak, że właśnie jest kwalifikacja do konkursu indywidualnego, niedzielnego, bo jutro mamy w planie konkurs drużynowy. Oczywiście też prolog, czyli kolejna część Row R, a zatem dla zawodników, którzy są w czołowej dziesiątce klasyfikacji Pucharu Świata w lotach, jak Igor mówił, no start dla tych, którzy chcą walczyć o jak najwyższe miejsce w Row R oczywiście jest uzasadniony i jesteśmy przekonani, że wszyscy zawodnicy w tych kwalifikacjach, w tym prologu wystartują. Rzeczywiście do tej pory w sezonie odbyły się dwa konkursy na mamucie, oba w Oberstdorfie. Oba wygrał Stefan Kraft, który w tym momencie, gdy rozpoczynamy za chwilę kwalifikacje, jest liderem Pucharu Świata, liderem Row R i liderem Pucharu Świata w lotach narciarskich. No i wielce jest prawdopodobne, że z tymi trzema trofeami sezon zakończy, to znaczy jego przewaga w Pucharze Świata nie jest tak duża, podobnie jak w cyklu Row R. W lotach też wszystko może się przecież wydarzyć, bo mamy konkurs niedzielny i mamy jeszcze zmagania w Plenicy, ale jest chyba na najlepszej drodze. Rozpoczynamy tę relację od skoku Ryoyu Kobayashiego, Japończyk z numerem 8. No, ale jak widzimy, ten skok specjalnie długi nie był. Dotychczas Kobayashi na mamucie w ubiegłym roku w Plenicy uzyskał 219,5 metra, to jest jego najlepszy wynik w karierze. Z całą pewnością tym skokiem tego rekordu życiowego nie poprawi. No myślę, że realizator zaczął naszą relację właśnie od niego ze względu na to, na ten jego rekord życiowy. No ale dzisiaj trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w serii treningowej, która tutaj się odbyła wcześniej, było 15 wyników co najmniej 200-metrowych, a więc jak na 73 skoczkach to bardzo mało. Warunki trudne, niezbyt wysoki rozbieg. Ten prolog rozpoczął się z 15 belki startowej. Teraz oglądamy kanał Kanadyjczyka McKenzie White-Klausa, którego rekord życiowy także jest znakomity, 224 metry. No ale zarówno w serii próbnej, jak i teraz w kwalifikacjach Kanadyjczyk nie zaprezentował się specjalnie dobrze, 177,5 metra. No, widać, że nie jest zadowolony ze swojego skoku. Ten trening, o którym Marek opowiadał, najdłuższy skok Manuela Fettnera, 235,5, i to był rekord życiowy tego zawodnika. No, te rekordy bili też tacy skoczkowie, którzy albo nie mieli rekordów, jeszcze nie mieli wyników na mamucie ustanowionych, albo mieli te rekordy słabieńkie, jak Kazachowie, którzy no, czy skaczą na tych mamutach, czy nie skaczą, to i tak odległości są takie jak ze skoczni dłużej. Forfang teraz w powietrzu. No i tu możemy spodziewać się długiego lotu i jest długi lot, choć wydaje się, że przed czerwoną linią wylądował reprezentant Norwegii. To by oznaczało, że przed metrem 200, 196 dokładnie tyle zmierzono reprezentantowi Norwegii. metrów, noty 17, 17,5 i ponad 8-punktowa bonifikata za wiatr, co oznacza, że wiało mu w plecy z prędkością mniej więcej pół metra na sekundę. A teraz Daiki Ito, który z pewnością będzie chciał walczyć o jak najlepszy wynik, bo jest 10. zawodnikiem do tej pory w cyklu Row R. W serii próbnej skoczył 204 metry, a teraz, no dużo bliżej, ale w okolicach punktu konstrukcyjnego. Na pewno odrobinę dalej niż przed momentem Norwek.
Obaj mają wspaniałe rekordy życiowe i to 240 metrów, Forfang 245 metrów. Co ciekawe, Norweg uzyskał ten wynik w Planicy, a nie Wikersund, zaś Japończyk Wikersund przed 5 lat. Teraz 198,5 metra, w tym momencie jest liderem. Przesuwamy się już do skoku Taku Takeuchiego, to reprezentant Japonii. Ojej, słabieńko. Takeuchi na treningu 163 metry, to też nie była jakaś odległość budująca specjalnie, ale 173,5 w kwalifikacjach, bardzo mało. To może być za mało, by Japończyka obejrzeć w serii konkursowej. Skakał z numerem 19, a jest w tym momencie dopiero szósty. Casey Larson, Amerykanin, no, który chyba jeszcze nigdy na mamucie nie skakał. Nie mamy odnotowanego żadnego jego wyniku, jeśli chodzi o te największe obiekty. A zatem popatrzmy, jak młody Amerykanin sobie poradzi. Trochę chyba przerażająca perspektywa dla 18-letniego chłopaka usiąść na belce startowej, próbować polecieć daleko. To jest jednak inny obiekt niż duże skocznie. Na pewno pierwszy raz się na takim obiekcie pojawił, dlatego jego wynik raczej jak ze skoczni dużej, 136 metrów. Ale lądował już dalej, bo na treningu było 154,5, czyli tę życiówkę będzie miał jednak blisko 20 metrów lepszą. Z numerem 21 Roman Kołdelka. No akurat jemu nie trzeba opowiadać, jak mamuty wyglądają. Roman Kołdelka nieraz skakał na takich obiektach. Tutaj 226,5 przed 5 laty uzyskał. No ale to też nie jest porywająca odległość. Chyba nawet 180 metrów nie osiągnął Czech w tej próbie. No tak, 176,5 metra. No nie wiem, czy to wystarczy do awansu. Być może, no wszystko zależy od tego, jak będą skakać następni. Jak mówimy, aż 73 zawodników zgłoszonych. Na razie Czech jest na trzecim miejscu za Ito i Forfangiem. A teraz Davide Bresadola. Davide Bresadola, który ostatnio w Trondheim zajął 21 miejsce. Najlepszy w tym sezonie wynik w zawodach Pucharu Świata. Jeśli chodzi o loty, to jego rekord życiowy 204,5 metra z Planicy z 2012 roku. Oj, spore problemy już po wyjściu z progu. Oj, z kłopotami i krótki, nieładny skok niestety reprezentanta Włoch. No tak, to nie będzie powtórka z Trondheim. Chyba nieznacznie przekroczony dystans, tu odległość 170 metrów. No tak, 173 metry. No to raczej wydaje się powinno być zbyt mało. Nawet jeżeli tych skoków bardzo długich, ponad 200-metrowych, nie będzie tak dużo. Dziewiąte miejsce w tym momencie Włoch. Odległość niby niewiele gorsza od tego, co uzyskał Kołdelka, ale znacznie niższe noty za styl sprawiają, że to jest dobrych kilka punktów straty. Przypominamy oczywiście, że tutaj za jeden metr zyskuje się, bądź traci, w zależności od tego, z której strony czerwonej linii wylądują zawodnicy, punkt i 0,2. Michał Nazarow. No, też dla tego zawodnika występ Wikersund to jest debiut na takim obiekcie. I zupełnie dobrze sobie poradził. Tak, całkiem przyzwoicie. Dajki to na razie lider, 173,5 metra reprezentanta Rosji. To już będzie miał życiówkę lepszą od Casey Larsona. No a teraz Halvor Regner Granerud, reprezentant Norwegii. On też jeszcze na mamucie nie ma żadnego wyniku. Tutaj oczywiście z treningu rezultat, ale teraz wygląda na to, że to będzie bardzo, 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 bardzo daleki lot. No, to jest, proszę Państwa, wynik powyżej 200 metrów. Na razie takiego lotu nie oglądaliśmy w tych kwalifikacjach, w tym prologu. 210 metrów uzyskuje Granerud. No, ale pytanie, czy wyprzedzi Daiki Ito? Powinien go wyprzedzić, no bo Japończyk uzyskał 198,5 metra, ale za wiatr odjęte 8,2, a 8,2 dodane miał Daiki Ito, dlatego też Granerud jest na drugim miejscu. Ale brawo za życiówkę wspaniałą. Życiówka świetna, różnica 16 punktów to jest na mamucie 14 metrów, więc tak, że stąd prowadzenie reprezentanta Japonii wciąż, mimo że dużo dłuższy i ładniejszy skok oddał Norwegu. Teraz niemiłosiernie targało w powietrzu reprezentantem Finlandii, Ville Larinto, taki niestabilny lot zaprezentował.
podczas treningu bardzo dobry wynik, prawie 200 metrów, no ale w kwalifikacjach wygląda to dużo, dużo gorzej. Niestety 177, na tę chwilę miejsce 10, a przypomnijmy, że odpada aż 33 zawodników, więc nie wróży to najlepiej reprezentantowi Finlandii. Za chwilę Markus Schiffner, reprezentant Austrii. No on najdalej na mamucie do dziś latał na odległość 188 metrów, ale w serii próbnej miał 200,5 metra. Zobaczymy, czy uda mu się po raz kolejny przekroczyć czerwoną linię. Nie, tym razem nie. Pobliże 190 metra wylądował Austriak. 189 metrów. O, biorąc pod uwagę to, co działo się w treningach, w podobnych warunkach, choć tam sędziowie kilkakrotnie zmieniali belkę startową, tutaj na razie wszystko odbywa się z 15, ale biorąc pod uwagę warunki wieczne, no tak sądzę, że wynik około 190 metrów może dać prawo startu w pierwszej serii niedzielnego konkursu. Oczywiście przy założeniu, że przeliczniki związane z wiatrem jeszcze będą sprzyjały, bo tutaj można zyskać sporo, można sporo również stracić. Teraz reprezentant Stanów Zjednoczonych William Rhodes. Nie, nie, to był krótki skok w wykonaniu Rhodesa. Wczoraj obchodził urodziny, winę norcić. Dzisiaj prezentu od swojego podopiecznego nie dostał. 155 metrów zaledwie Amerykanina, to nawet była bardzo duża bonifikata za wiatr. Nie na wiele się to zda. A taka wielka nie jest, bo to jest 3,7 punktów. No a za chwilę, proszę Państwa, człowiek, który poleciał najdalej w historii lotów narciarskich, 251,5 metra, tu Vikersund przed 2 laty. Nieoficjalny rekord świata, oczywiście rekord skoczni. W serii próbnej Van Emmel miał 200 metrów. No, warunki dzisiaj chyba nie pomagają do tego, aby osiągać jakieś rewelacyjne odległości, choć w serii próbnej mieliśmy, jak powiedziałem, 15 skoków powyżej 200 metrów. Teraz do 200 nie doleciał Anders Van Emmel, ale wydaje mi się odległość 196,5 metra. To jest 2 metry gorsza od prowadzącego Daiki Ito. No i w zależności od tego, jakie będą noty sędziowskie, przeliczniki za wiatr, zobaczymy, który będzie na 4. miejscu Van Emmel. Rozkład dnia jest bardzo napięty. Slalom kobiet w Aspen. Biegi narciarskie w Quebecu. I powrót do Colorado na drugi przejazd pań. Dziś na żywo w Eurosporcie. Powracamy na mamucie obiekt Vikersund, aby obejrzeć skok Stefana Hubera. To już numer 29 na liście startowej. Także zawodnik, który dotychczas wielkiego doświadczenia na mamutach nie miał. Dobra prędkość najazdowa, powyżej 100 km na godzinę i przed 190 metrem, jak się wydaje, wylądował Stefan Huber przed tą linią wyznaczoną na śniegu nad punktem K. 186,5 metra reprezentanta Austrii, który niespełna 10 dni temu, 8 marca, w Dzień Kobiet miał urodziny, 23. 6. miejsce na razie, no więc jakaś szansa na awans jest, bo przypomnijmy, 33 odpada z 30 numerem Marat Japarov. No, trudno spodziewać się, aby Kazach osiągnął tutaj jakiś wielki wynik. Jego rekord życiowy z tego sezonu z Oberstdorfu, ojojoj, ale nim rzuciło zaraz po wyjściu z progu. No i ląduje bliziutko, a ten rekord życiowy, o którym chciałem powiedzieć, z Oberstdorfu 164,5 metra. No więc wydaje się, że życiówki tutaj nie poprawi. 141 metrów oczywiście. Chyba, że jutro w drużynie, bo chyba, mają jutro... 4 Kazachów. No wie, tak, więc chyba, że jutro w drużynie. Będzie tak miał jest na to całą jedną serię, jak sądzę, bo drugiej już pewnie nie będzie. Ośmielę się założyć, że w ósemce Kazachów zabraknie, jeśli będzie więcej niż 8 drużyn na starcie. O, proszę, Dajki, tu się tutaj przymierzył do porcelany. Czy też z kamienia może to wykupić, na razie solidny dosyć. Gabriel Karlen. O, proszę, jak ładnie, no, bardzo pociągnął ładnie ten skok. Bardzo ładnie. Rekord życiowy Szwajcara, bo on tutaj przyjechał z najdłuższym lotem w swojej karierze, 184 metry, a tu proszę, 8 metrów dalej, 192 metry, pierwszy raz powyżej 190 metrów. No i myślę, że to jest dla Karlena, który w tym sezonie zgromadził 1 punkt Pucharu Świata, szansa być może jutro w konkursie, bo chyba się do niego zakwalifikuje na punkty kolejne. W niedzielę. Bo tak, w niedzielę. W drużynie też pewnie będzie skakał. Tak. Widać było, jak się cieszył, także
Roberto de la Sega tymczasem. On też nigdy w karierze nie pofrunął powyżej 200 metrów. A teraz bardzo blisko Roberto de la Sega. Słabiutko, bez punktów Pucharu Świata ciągle i w dalszym ciągu tak to będzie wyglądało, bo nie awansuje na pewno z tak słabym wynikiem do 40. 119 metrów. Ojej, to rzeczywiście słabieńki wynik. Mam wrażenie, że Roberto został tu zabrany tylko i wyłącznie dlatego, że Cyclero R dawał szansę na wystawienie drużyn. Włosi mają no, trzech zawodników przyzwoicie dość skaczących, czyli Bresadole, ale tego drugiego, Coloredo i Insama, no i Roberto pojechał. Davide pojechał raczej, Roberto de Bresadola pojechał jako czwarty do składu. Teraz mamy w powietrzu Nejczas Dezmana, który no, za 200 metrem lądował i to nie raz. Słoweńcy w Planicy przecież mają możliwość trenowania, także na tym dużym obiekcie 180 metrów. Niespełna osiągnął teraz Nieczdezman, co daje mu miejsce 12. A więc może być pod kreską, niestety. A teraz wicemistrz świata juniorów, kolejny Włoch, Aleks Insam. W Oslo 44, Trondheim 35. Mowa o miejscach w konkursach, a nie prologach. Też debiutuje na Mamucie tutaj w Vikersund. No i debiutuje zupełnie przyzwoicie. Aleks Insam, to jest ponad 180-metrowy lot, czyli rekord życiowy Włocha i myślę, że szansa na to, by być może znaleźć się w 40. 184,5 metra. Na treningu było o 40 metrów bliżej, a zatem dużymi krokami idzie naprzód reprezentant Włoch. Strach pomyśleć, jak to jutro w konkursie będzie wyglądało. Tam 220 gotów połamać. Kolejny z reprezentantów Italii, Sebastian Coloredo. Życiówka ponad 210 metrów, uzyskana przed 6 laty w Planicy. Tutaj nie zbliżył się do tego wyniku. Krótki skok Sebastiana Coloredo. Zaskakująco słabo tutaj sobie radzi podczas tego norweskiego cyklu. Wprawdzie w tym sezonie miał jeden udany konkurs w Innsbrucku, dany za sprawą sprzyjających warunków atmosferycznych. Wówczas 9, ale 141 metrów to jest mało. Tak, słabiutki wynik Włocha, a za moment Wiktor Polaszek. Wiktor Polaszek, który też chyba na Mamucie jeszcze nigdy nie skakał. Nie mamy żadnego najlepszego wyniku. 22 w cyklu Row Air. Ostatnio 27 w Trondheim. No i gdzieś nieco chyba ponad 180 metrów uzyskał w tej próbie Czech. 183 metry, a więc najdłuższy w jego krótkiej historii występów na skoczniach świata i pierwszym na Mamucie najdłuższy lot. I zadowolony, podobnie jak Insam, który również po tym swoim skoku wydawał się być usatysfakcjonowany z osiągniętego wyniku. No ale teraz my trzymajmy kciuki za Klemensa Murańkę z 37 numerem, reprezentant Polski. Życiówka ponad 220 metrów, też z Planicy. No nie wyglądało to dobrze na progu, gdzie troszkę za wysoko wybił się Klemens. Tutaj nie dał odlecieć nartom, nie wykorzystał prędkości z progu, no i w konsekwencji 150,5. Niestety blisko wylądował Zakopiańczyk, szkoda. A tak, kolejny konkurs, w którym wśród zawodników walczących w pierwszej serii w niedzielę nie będziemy Klemensa oglądali. A teraz Simon Amann, który tutaj w przeszłości dwa razy był drugi, raz trzeci, który jest oczywiście rekordzistą swojego kraju, 238,5 metra. To jego wynik tutaj z Vikersund przed 6 lat. No, liderem nie będzie, pewnie miejsca w pierwszej trójce, piątce nie będzie zajmował, ale być może odległość około 190 metrowa, 188 metrów, no wystarczy do tego, by wystąpić w niedzielę. Tak, troszkę nim rzucało w powietrzu w środkowej fazie lotu. Zdołał jednak ten skok dociągnąć prawie do granicy 190 metrów. Jest piąty, czyli akurat jest to ostatnie miejsce premiowane awansem, bo skakało 38 zawodników. Tak. Kiedyś był mistrzem świata w lotach, pamiętajmy, Simon Amann.
Konstantin Sokolenko, no, zaskakująco wysoko na liście startowej, no ale tak została ona ustawiona. Życiówka z Oberstdorfu 132,5 metra z tego roku i to nam daje odpowiedź na pytanie, czemu Konstantin wylądował tak szybko. Po prostu dalej na razie nie potrafi. To 11 metrów, 30-letniego Kazacha. Ale być może poskacze w drużynie, bo Kazachów będziemy w konkursie drużynowym także, oglądać. Także może poprawi nieco ten dzisiejszy wynik przynajmniej. A może i życiówkę. Kolejny reprezentant gospodarzy, Joachim Aune. 21 miejsce w Oslo, 18 w Trondheim. Najlepszy w karierze wynik to ten wczorajszy występ w Trondheim. Także debiutujący na Mamucie, no ale ten jego lot trwał niezbyt długo. Jak się wydaje, tym razem nie będzie szans na poprawienie jeszcze najlepszego wyniku w karierze, ponieważ ta odległość 156,5 metra no nie daje żadnych szans na to, by awansować do 40. Na treningu skoczył ponad 20 metrów dalej, 178 uzyskał Joachim Aune, no ale nie powtórzył tego w kwalifikacjach, więc w konkursie go nie obejrzymy. Junichi Kobayashi teraz, jego brat Ryoyu. Już przeciętny skok zaprezentował, 163 metry, no ojej, ale... Może już się, że, słabo. Że starszy brat jeszcze bliżej wylądował. To jest 150 metrów równe. Raczej nie będzie go w niedzielę. Jest dopiero na 20 miejscu. Nie wyświetliło się to nawet. A bardzo duża bonifikata. Tak, największa chyba jak do tej pory bonifikata za niesprzyjające warunki. Ale oczywiście to nie zrekompensuje mu słabej odległości. Teraz Jarko Metek, który w treningu skoczył 210 metrów. Tylko 3 metry bliżej od swojego rekordu życiowego, a teraz tak daleko nie będzie, ale wynik przyzwoity. Tina pobliżej 190 metra wylądował, no a sądząc po przebiegu rywalizacji do tej pory po skokach 42 zawodników, taka odległość około 190-metrowa powinna dać przepustkę do pierwszej rundy niedzielnego konkursu. I widzieliśmy też, że zielona linia była wyraźnie przesunięta przed punkt K, czyli musiało mocno wiać w plecy. Proszę, 12 punktów i 0,2 bonifikaty, a więc Jarko Metę z tym niespełna 190-metrowym skokiem w czołówce teraz się plasuje. Czwarty jest. Kolejny zawodnik to Karel Nurmsalu z życiówką z przed 5 lat, 204 metry tutaj osiągnął. Nie udało mu się tak pociągnąć tego skoku, nie udało mu się szybować długo nad zeskokiem, tak jak uczynił to występujący przed nim reprezentant Finlandii. Pierwszy zawodnik na liście startowej, który zdobył punkt w klasyfikacji lotów w tym sezonie, bo on w jednym z konkursów w Oberstdorfie był na miejscu 30. Ale to dopiero 17 miejsce dla Karela Nurmsalu. Mistrzostwa świata w narciarstwie dowolnym. Halfpipe. Dziś wieczorem na żywo w Eurosporcie 2. Powracamy na skocznię Vikersund-Bakken, na Mamuci obiekt, na którym trwają kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Michael Gleisner ze Stanów Zjednoczonych w powietrzu. No, Amerykanin w okolicach 190 metra wylądował. On w tym roku w Oberstdorfie swój rekord życiowy ustanowił na poziomie 209 metrów. W jednym z konkursów właśnie w Oberstdorfie zajął miejsce 30 i ma na koncie także, jak Nurmsalu, jeden punkt Pucharu Świata w lotach narciarskich. W tym momencie 7 miejsca, więc też awans do niedzielnego konkursu, do pierwszej serii. Tak, no Amerykanie jakoś całkiem, mam na myśli Glesdera i Kevina Bichnera, którego później obejrzymy, w tym sezonie ładnie radzili sobie na mamucich obiektach. Teraz Stefan Laje, ten zawodnik, który pierwszy z tych, którzy mają wszystkie konkursy na razie zaliczone. Oj, wyjąwszy Daiki Ito. No ale już widać, że Stefan Laje wśród tych, którzy w Row R punktowali dość regularnie dotychczas, no, może go
zabraknąć. Zobaczymy zaraz noty. 179,5 to jest odległość. To jest odległość, która szansę na awans daje, ale dopiero... Było 12 ponad dodawanych punktów za wiatr, ma 70 odjętych. Niskie noty, no i chyba odległe miejsce Stefana Laje, który był w Oslo 18, w Trondheim 28. A teraz jego rodak Karl Geiger. 219 metrów, rekord życiowy. No daleko lepiej od tego rekordu życiowego, ale wynik oczywiście dużo lepszy od rezultatu Stefana Laje. W pobliżu 190 metra, tak, 189,5 metra, a taka odległość wydaje się powinna dać awans bez problemu. No i tutaj zagadka dla trenera Schustera. No właśnie, kogo do drużyny na kogo postawić, no bo dotychczas skakał Laje, no na Mistrzostwach Świata troszkę gorzej. W innych konkursach nieco lepiej. Wiadomo, że Fry, tak, oczywiście Wellinger, oczywiście Eisendichler. Może Wank. Ale może jeszcze Wank, bo tu trzech z rzędów mamy reprezentantów Niemiec. Teraz Andreas właśnie. Gdyby prędkość na progu miała decydować, on by w każdym konkursie skakał. A proszę, całkiem też przyzwoicie. To jest na pewno lepszy skok niż ten w wykonaniu Stefana Laje. Jeśli chodzi o odległość, bardzo zbliżony do wyniku Geigera. Geigera. Metr bliżej niż Geiger. No ale zaraz się dowiemy, jak... Łączna nota jaka będzie. Obywatel przelicznik tutaj się na to zapatruje. No, 1-4 bonifikata. Czyli będzie troszeczkę niżej sklasyfikowany od swojego rodaka, od Geigera. Teraz Andrzej Laniszek. Słoweńców teraz, tak, Andrzej Laniszek. No i jest 200 metrów, nawet chyba przekroczony punktka przez Słoweńca. Jego rekord życiowy z Kulm z roku ubiegłego 215 metrów, a teraz 202 metry, jak widzimy, a więc to jest na razie druga odległość, bo 210 skoczył Granerud, teraz 202 metry Laniszek. Ale czy będzie liderem? Czy nadal liderem będzie Daiki, to który 200 metrów nie osiągnął? Na trzecim miejscu jest Andrzej Laniszek, czyli za nim zawodnicy, którzy 200 metrów przekroczyli, a liderem ten, który tego nie osiągnął. Andrzej Semenicz. Kolejny ze Słoweńców. No ten przynajmniej jak prawdziwy Słoweniec, życiówkę ma ustanowioną u siebie. Tak, na blotkowej welikance teraz patrzymy na to, jaka to jest odległość, jakie noty. 196 metrów. Oczywiście odległość jest to dająca pewność awansu do konkursu rozgrywanego w niedzielę. A on podczas tych zawodów Pucharu Świata na Mamucie w Oberstdorfie, jednym z konkursów, zajął 20 miejsce i to jest jego najlepszy w tym sezonie wynik. A teraz miejsce piąte, czyli zobaczymy go także w konkursie niedzielnym. No i kolejny z Amerykanów, Kevin Bickner, którego rekord życiowy to 218,5 metra. Dziś w treningu miał 215,5 metra Amerykanin. Trochę niespokojnie w locie, no ale tutaj ten lot trwa kilka sekund dłużej niż na skoczni dłużej, więc jest szansa nieco skorygować sylwetkę. No i udało się to ostatecznie Amerykaninowi. 200 metrów nie osiągnął, ale mało do tego zabrakło. Półtora metra. Bliziutko, tak, no pokazał właśnie tyle. Ale to był dobry skok, bo warunków nie miał najlepszych wcale, tylko 1,7 odjęte za wiatr i siódma nota, co oczywiście, biorąc pod uwagę jego numer startowy, daje mu awans. Teraz Gregor Schlierenzauer, no, życiówka znakomita, ponad 240 metrów. Cztery razy wygrywał tutaj indywidualnie, raz był trzeci w przeszłości na Vikersundbakken. Rekordowego lotu nie będzie, ale w okolicach punktu Kalondował, czyli w okolicy 200 metra, reprezentant Szwajcarii pokazał tutaj, jak nim... Austrii. A to blisko przecież. Blisko. 199,5. Pół metra zabrakło do osiągnięcia granicy 200 metrów. No to cóż, zobaczymy Gregora w konkursie. On zyskał na tym, że nie rozegrano tych zawodów, których kwalifikacje sobie odpuścił w geście protestu przeciwko warunkom. Tomasz Wanczura szykuje się do swojego skoku. Ale widzimy, że
górna część skoczni na czerwono, czyli tam wiatr wieje zbyt mocny, oczywiście nadal kręci z różnych kierunków, jak Państwo mogą się zorientować, obserwując dół ekranu, no ale już jest zielone światełko i Tomasz Wanczura, 20-letni Czech, 222 metry rekord życiowy, 21 i 25 na mamucie w Oberstdorfie w tym sezonie. Pięknie skakał w ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata w lotach w Kulm. Poza ostatnim dniem konkursowym, kiedy to troszkę popsuł, no i teraz niestety popsuł. Podobnie to wygląda. Ląduje zdecydowanie za blisko, by awansować reprezentant Czech. 168,5, no to nawet przy bardzo korzystnych przelicznikach awansu nie będzie, a przeliczniki są takie, że jeszcze odjęte będzie miał 5 punktów. Trzymamy kciuki za Dawida Kubackiego. A w Oberstdorfie w jednym konkursie 17, w drugim 28, w Oslo 23, nie wyszedł mu konkurs w Trondheim. Tam nie było go w 30, jak pamiętamy, zajął 37 miejsce. Pamiętamy też o problemach z plecami, jakie doskwierają Dawidowi. Ale w treningu miał 194 metry. Tak, już wyglądało to lepiej. Dobra prędkość na progu. Świetna prędkość, ładnie położył się na nartach, pięknie szybuje daleko, dobry, długi skok, brawo Dawid. O brawo, brawo, to jest kolejny ponad 200-metrowy rezultat. Trzeci bodajże, tak, bo 210 Granerud, 202 Laniszek i teraz 202 metry uzyskuje także Dawid Kubacki, a liderem ciągle Dajki to, który skoczył 198,5 metra. Dawid pewnie go też nie wyprzedzi, bo ma odjęte punkty i w efekcie będzie w tym momencie na miejscu piątym. To oni lubią taktyczne rozgrywki i fascynują się każdą ucieczką. Nie umknie im żadna zmiana pogody. To oni wiedzą, że liczy się każda sekunda. Bo te składają się na wyjątkowe historie, tworzą legendy i kreują bohaterów. To oni lubią być w centrum akcji. To oni przez 200 dni w roku pasjonują się klasykami i wyścigami wieloetapowymi. To oni chcą przeżywać je razem z kolarzami. To ich miejsce. Siedem etapów i czołowi kolarze w drodze do Barcelony. Wyścig dookoła Katalonii. Od poniedziałku na żywo w Eurosporcie 1. Tak mówiliśmy, Daiki to ciągle liderem, mimo że nie osiągnął 200-metrowej odległości po skoku Dawida Kubackiego, który osiągnął 202 metry i zajmuje piąte miejsce. Jak widzimy, jury postanowiło zmienić belkę startową. Poprzednio wszyscy zawodnicy startowali z 15, a teraz o 1 stopień niżej do 14 przed skokiem Norwega Roberta Johanssona. A i tak wytrzymali długo, bo podczas serii treningowej bodaj 5 rozmaitych długości rozbiegów było testowanych. Góra, dół, góra, dół. Góra, dół, ktoś tam wylądował 210, bach, do dołu. Ktoś 180, no to od razu podnosił je do góry. No tak troszkę bez umiaru tymi rozbiegami. Tak, no, a w prologu kwalifikacjach na razie pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Brawa za wytrwałość dla jury. 6,9 punktów. Taka będzie bonifikata za skrócenie tego rozbiegu. Pierwszym zawodnikiem, który ruszy z tego krótszego, będzie Robert Johansson, który życiówkę ma fantastyczną. 243,5 zeszłego roku. A w treningu 232,5 metra. To była druga odległość. Dalej od niego lądował tylko Emanuel Fettner. Też dobra prędkość na progu, no już tutaj trzeba powyżej 100 km na godzinę mieć. No i jest 200 metrów osiągnięte przez Roberta Johanssona, choć oczywiście nie 232,5, jak to było w treningu. 200,5 metra tym razem skacze Norweg.
No ale ponieważ ma dodane, jak wspominałeś, punkty za obniżoną belkę startową, zobaczymy jak za wiatr i być może on zmieni wreszcie Daiki to na pierwszym miejscu. No tak, w sumie 12,8 punktu, no to musiał być liderem, wyprzedził Japończyka i on teraz jest pierwszy. Kolejny zawodnik to Vincent de Campsevoix, francuski jedynak w tym cyklu. Wiadomo już, że jutro będzie miał dzień bez konkursu, no bo jego rywalizacja drużynowa nie dotyczy. W niedzielę nie będzie miał wolnego, jak sądzę, bo nie wylądował tak daleko jak Norwek. Ale to 185 metrów z tego skróconego rozbiegu wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Jeżeli dodamy 6,9 punktu, no to jest 5,5 metra mniej więcej jeszcze dodatkowo, więc 11. Lokata. Tak swoją drogą, zastanawiam się też w kontekście tych drużynowych rozważań. Van Emmel skoczył tutaj tak sobie, Johansson i podczas treningu i w serii próbnej znakomicie. Ciekawe jak to będzie wyglądało, no ale teraz Jan Ziobro. No właśnie, niezłe występy w Oberstdorfie, 12 i 27 na Mamucie. Teraz dość spokojny lot, ale dziwne lądowanie, tak jakby zapomniał o tym, że na dwie narty trzeba wylądować, tylko lądował na jednej, a przede wszystkim odległość słaba. O, popatrzmy, co tutaj się stało. Ależ to przedziwne, ja nie widziałem jeszcze takiej sytuacji przy tym lądowaniu. Jedna narta gdyby opadła zupełnie. Tak, opadła zupełnie. Jedna narta. Dobrze, że nie wiem, ten czub nie wbił się jakoś w śnieg. Ojej, to byłaby katastrofa. Ale odległość słaba, 174 metry. Widzą państwo, jakie niskie noty. Nie za wiele też punktów dodanych za wiatr. No i to eliminuje Janka z walki w konkursie indywidualnym. Teraz Klimow, no nie ma Ziobry, nie ma Murańki, to zostaje czterech, bo Dawid kwalifikacje wywalczył, pozostali trzej mają z urzędu, będzie czterech naszych reprezentantów w niedzielę skakało. No, ważne to z uwagi na rywalizację w Pucharze Narodów oczywiście. Jewgeni Klimow, 190 metrów, a więc odległość na pewno wystarczająca. Tak się zastanawiam, czy poza nim jakiś Rosjanin jeszcze ma tutaj szansę się pokazać. Raczej nie, bo Nazarow to był chyba najlepiej skaczący z tej reszty. On miał 173,5, ale to raczej nie wystarczy. Johansson liderem, Klimow na miejscu trzecim, a teraz Manuel Fettner. No ten, o którym wspominaliśmy w treningu. 235,5 metra, 5,5 metra dalej od dotychczasowego rekordu życiowego Austriaka. Czy uda się to powtórzyć w kwalifikacjach? Chyba nie. No nie, nawet 200 metrów tym razem nie ma Fettnera. Powyżej 190, oczywiście kwalifikacja zapewniona, no ale takiej odległości jak w treningu nie osiągnął. 192,5 metra Manuela Fettnera. Być może tym razem warunki aż tak sprzyjające nie były. Widzimy, że poza bonifikatą za rozbieg jeszcze parę punktów dodanych za wiatr. No i teraz bardzo ważny skok z punktu widzenia rywalizacji w cyklu Row Air. Andras Tiernen, który cały czas jest blisko tej czołowej trójki, który pokazywał tutaj wielką formę. Świetny lotnik. Uj. On potrafi tak szybować długo nad zeskokiem, ale no, troszkę odległości zabrakło. Machnął rękoma, tylko niezadowolony. A w treningu 213,5, a jego rekord życiowy 249. Trzeci wynik w historii lotów. Dalej tylko Van Emmel i Prevc lądowali. A teraz 200 metrów chyba nie było. Nie było, nie. Wylądował przed zieloną linią, 196,5. No, duża bonifikata za wiatr i za rozbieg. No, ale... No, z Johanssonem przegrywa. Z Johanssonem przegrywa, jeszcze nie skakali Węgli, Bellinger, Eisenbichler, Kraft, czyli ci, z którymi walcz. Jernej Damian. Słabsza prędkość na progu od Norwega. A odległość podobna. Odległość kilka metrów słabsza, ale około 190-metrowa, czyli oczywiście awans do niedzielnego konkursu zapewnił sobie Jernej Damian. 190 metrów. Trochę mniej dodanych punktów za wiatr, w sumie 11 miejsc. Noriaki Kasai, który w przeszłości tutaj stawał na trzecim miejscu dwukrotnie. Jest rekordzistą Japonii, 240,5 metra. Ale jak wykuty z kamienia, pięknie, wspaniały lot. Brawo.
nie startował w treningu, no bo wiemy, że oszczędza swoje siły. A teraz proszę, 214,5 metra. To jest najdłuższy lot w kwalifikacjach. Ale jakie piękne lądowanie po tym wszystkim. On przecież miewał na normalnych skoczniach problemy, narty mu odjeżdżały. Wysokie jakie znakomite noty, ale tak zasłużone jest w pełni. Świetny, świetny występ Noriaki Kasai. Pięknie. A i oczywiście on jest w tym momencie liderem, ale czekamy teraz na Markusa Eisenbichlera. On nie miał awansu z tytułu wysokiej lokaty w Pucharze Świata w lotach, bo był 12 po występach na Oberstdorfie. Też ładnie daleko. Pięknie. To jest chyba odległość bardzo podobna do odległości Japończyka. Przypomnijmy, Kasai 214,5, Eisenbichler 213,5 metra. W serii treningowej miał 204,5, a więc dwa dobre loty Niemca, który, przypomnijmy, jest trzecim zawodnikiem cyklu Row Air, a teraz będzie liderem. Za chwilę zobaczymy. Minimalnie wyprzedził reprezentanta Japonii, a więc Eisenbichler, Kasai, Johansson, Stiernen, Ito. I zaraz po Eisenbichlerze jego rodak, Richard Freitag. Pierwsze w karierze zwycięstwo na mamucie to było w Karachowie, ale teraz ojej. Słabiuteńko. Kiepsko to wyglądało. A to przecież ósmy zawodnik cyklu Row Air. Wydaje się, że czy tak awansuje w ogóle do 40, a jeśli awansuje, to bardzo dużo straci, jeśli chodzi o punkty w cyklu Row Air oczywiście. No musi być 30 minimum, jest 27. No tak, rzeczywiście było blisko. Rzeczywiście było blisko eliminacji, 159 punktu, nieznacznie wyprzedził. No i dziesiątka czołowa klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Rozpoczyna tę grupę Maciek Kot w serii treningowej, tylko 178 metrów, ale teraz ładnie, spokojnie i daleko. Brawo Maciek, to jest dobry lot naszego zawodnika. 206,5 metra odległość uzyskana przez Maćka. No i myślę, że to będzie miejsce w pierwszej trójce, bo noty też powinny być wysokie. Myślę, że dodane punkty za obniżony rozbieg i wiatr także pomogą mu, aby w tej pierwszej trójce być. Zadowolony. Jest na trzecim miejscu Maciek. Brawo. To pewnie Markus Eisenbichler, chociaż oblicza nie było widoczne, ale przebierał się pod tą ścianką dla liderów. Piotr Żyła czegoś tam wypatrywał na belce startowej. Czy pomiędzy nartami uchodzi za dobrego lotnika reprezentant Polski. Trzymajmy kciuki za dobry jego występ i jutro, i pojutrze. No dziś to formalność, bo dziś kwalifikować się nie musi. Ojej, i całe szczęście. Duże problemy po wyjściu z progu Piotra, jeszcze przy lądowaniu też zachwiał się. No, gdyby to był Puchar Świata w skokach, a nie w lotach, to nie obejrzelibyśmy w niedzielę Piotra w rywalizacji, no bo zajmuje 11 miejsce, a tak po tych chałupcach, po wyjściu z progu i po locie na 146 metr, czyli najkrótszym z naszych reprezentantów, upiekło mu się. Tańczący z wiatrem, tak, rzeczywiście, jakieś tam problemy, ale wydaje mi się, że przede wszystkim błąd przy wyjściu z progu, a wszyscy doskonale wiemy, że na mamucie błąd popełniony na progu właściwie oznacza większą lub mniejszą katastrofę. Na szczęście Piotrek, chociaż w cyklu Row Air stracił, bo przecież był 9 do tej pory, no ale w konkursie indywidualnym w niedzielę wystartuje, a teraz Michael Heibeck. Też spokojny, będzie daleki, daleki lot, brawo, Michael Heibeck. No to jest bardzo podobna odległość, myślę, do tej, jaką mieli Kasai Eisenbichler, 213,5, 214,5 metra Niemca i Japończyka, a teraz Heibeck, taka sama odległość jak Markusa Eisenbichlera, 213,5 metra. Dobry lot Austriaka, którego rekord życiowy jest znakomity, 241,5 metra. No i to będzie miejsce pierwsze czy drugie, za chwilę zobaczymy. 13,2 punktu dodane za wiatr, wyższe noty od Eisenbichlera jest pierwszy. Michael Heibeck przed Eisenbichlerem i Kasai. Gratulują sobie panowie, a rywalizacja trwa dalej. Juri Tepes, no ten sezon, gdyby nie loty, właściwie mógłby się dla Jurija nie odbyć, bo skacze bardzo słabo, ale lata, jak wiemy, fenomenalnie. Jest zawodnikiem, który uwielbia tę formę rywalizacji i który doskonale się w niej spisuje. Na razie jest na 7. miejscu w Pucharze Świata w lotach. No i tym
występem w kwalifikacjach także potwierdza, że powinien jutro liczyć się w rywalizacji o czołowe lokaty. No tak, bo Bersdorfie zajął w jednym z konkursów trzecie miejsce, jedyne podium w tym sezonie, właśnie wywalczone na mamucie w Bersdorfie. A w tym momencie na piątym miejscu Juri Tepes, rzeczywiście no, loty to jego mocna, najmocniejsza strona, jeśli chodzi o skoki narciarskie. No, za chwilę Tomen Trec, który nie wiadomo było, czy pojedzie do Bersdorfu, bo to był jego debiut na mamucie, ale spisał się tam znakomicie, bo w jednym konkursie w piąty, w drugim siódmy, no i dzięki temu jest szóstym zawodnikiem klasyfikacji Pucharu Świata w lotach i w Bersdorfie ustanowił swój rekord życiowy wynikiem 225 metrów. Ależ nisko trzyma głowę. Pięknie, no jak rakieta. Co za wynik. Obawiali się wszyscy przed tym jego startem w Bersdorfie, czy sobie poradzi ten 17-latek na mamucie. Tam sobie rodził znakomicie i teraz też znakomicie. 220,5 metra. No ciekawe, jak bardzo pomagał mu wiatr, czy nie będzie miał dużo odjętych punktów, bo wydaje mi się, że rzeczywiście tam od spodu jakby ktoś farelki jakieś włączył tysiące i to dmuchało mu pod narty. 220,5 metra, a 13 punktów dodanych, no czyli ta pomoc wiatru taka wielka nie była. Znaczy może była, ale wiatromierze jest pierwszy. Zmierzyły jak zmierzyły, a teraz Kamil Stoch, który w Pucharze Świata w lotach na razie jest na miejscu piątym. Tak, też było trzecie miejsce i dziewiąte w Bersdorfie. Też wysoki pułap lotu, spokojnie szybuje, daleko będzie. No brawo, pięknie, brawo, brawo, wspaniały skok Kamila. Jak się wydaje, rozmiar skoczni osiągnięty, a może nawet przekroczony przez reprezentanta Polski. Przypomnijmy, to 225 metrów, a jest on dalej. 226,5 metra. No świetny wynik, to jest najdłuższy lot kwalifikacji jak na razie. Pięknie to wyglądało, delikatnie tutaj problem przy lądowaniu, lewą nartę przestawił zaraz po zejściu do telemarku, ale noty i tak dość wysokie. No i oczywiście obejmuje Kamil prowadzenie. Rzeczywiście wspaniały lot reprezentanta Polski. No i tak ukradkiem w tej klasyfikacji rower idzie do góry lider naszej drużyny. Peter Prec, który w Bersdorfie był czwarty i szósty. Oczywiście ten drugi wynik w historii lotów 250 metrów to jego rezultat. Też powinno 200 metrów być przekroczone, jest przekroczone, ale sporo bliżej, myślę około 20 metrów bliżej od wyniku Kamila przed momentem. No i rywalizacji 6,5 metra. W rywalizacji rodzinnej przegrywa z Domenem, młodszym bratem, tak. I to też dość wyraźnie. 206,5, Domen miał 220,5. No, Pero też liczy się w rywalizacji o czołowe lokaty w całym cyklu rower. Przed tymi kwalifikacjami, przed tym prologiem był szósty. Tak, wyprzedzał Kamila, no ale teraz Kamil odrobił do niego straty dość, punktowe, dość jak się dużo, wydaje. Tak. Widzieliśmy pana doktora. Doktor Winiarski. No i zmiana belki startowej. Ci zawodnicy czołowej dziesiątki startowali z 14, a teraz Daniel André Tande z 12. I to jest bonifikata w wysokości ponad 20 punktów już dla Tande, no i skaczących po nim Wellingera i Krafta. No i wyraźnie, wyraźnie bliżej ląduje. No, podobnie jak Piotrek Żyła, znaczy z wynikiem około 180-metrowym pewnie by awansował i tak do 40, ale będzie na dość odległym miejscu po prologu w cyklu Rower Daniel André Tande. Tak, a do tej pory był 14. Nawet ta 20-punktowa bonifikata tutaj za wiele nie zda się, bo to jest 19 lokata teraz. No ta niespełna 170 punktów, Kamil miał 216, czyli o 45 więcej ponad. No i Andras Wellinger, przedostatni zawodnik na liście startowej, 238 metrów, jak widzimy, rekord życiowy ustanowiony w Bersdorfie, gdzie w dwóch konkursach na mamucie zajmował drugie miejsce, przegrywając tylko że Stefanem Kraftem, wicelider cyklu Rower w treningu 209 metrów. Też wysoko, podobnie jak Dawid, podobnie jak Kamil, też spokojnie i daleko ląduje Andras Wellinger. Nie tak daleko jak Kamil, ale to jest, myślę, 210 metrów przekroczone przez Wellingera. Ta zielona linia też trochę mu się przybliżała, jeśli tak można powiedzieć, co być może oznacza, że będzie bardzo blisko Kamila w klasyfikacji. 213 metrów.
14 punktów więcej ma doliczone z tytułu skróconego rozbiegu, czyli to jest jakby no tak, to 12 metrów. Dla tego przybliżyło. 12 metrów należy dodać do tego wyniku. Troszkę jednak zabrakło. Jest drugi za Kamilem, z którym przegrywa o 2 punkty i 8 dziesiątych. Uwierzcił sobie tak ten moment Kamil. Fotoreporterów tam jeszcze nie wpuszczają, więc nikt nie może mu zrobić tego zdjęcia, ani nawet Snapchata. Oj, no to rzeczywiście katastrofa, ale jakoś chyba sobie z tym poradzi. Stefan Kraft, wygrywający wszystko jak idzie po kolei. W treningu 221,5 metra. Był najlepszym zresztą zawodnikiem tego treningu. Teraz jednak wyląduje bliżej, wyraźnie bliżej przed 200 metrem. No. Strata. Tutaj tak pomachał rękoma, zupełnie jakbym widział kwalifikację przed Trondheim, kiedy... A właśnie, Trondheim też mu się nie udało. Był liderem, potem odebrał mu na chwilę prowadzenie w cyklu Rower Andras Wellinger. Przed tym prologiem 5,3 punktu Kraft miał przewagi nad Niemcem i wydaje mi się, że teraz tę przewagę bardzo wyraźnie straci. No tak, w tym momencie 10 miejsce, a 30 punktów mniej od Wellingera, który był drugi w kwalifikacjach. A zatem po prologu, który wygrywa Kamil Stoch, i awansuje na 5. miejsce w cyklu Rower. Andras Wellinger, który w tych kwalifikacjach zajął miejsce 2, będzie liderem tego cyklu na 2 konkursy przed zakończeniem rywalizacji, przed jutrzejszym konkursem drużynowym i niedzielnym konkursem indywidualnym. Sprawdziłem profil Kamila na tak zwanym portalu społecznościowym, jeszcze tego zdjęcia nie ma z nartami, także no chyba jeszcze poczekamy chwilę. Z Norwegii do Polski, zanim przyjdzie, nie, to trochę to wiadomo, tak, to zanim gołąb doleci, to jeszcze chwila. Popatrzmy na listę startową. Tak jak mówiliśmy wcześniej, 4 naszych reprezentantów będzie brało udział w niedzielnej rywalizacji, no bo przez kwalifikację przeszedł tylko Dawid Kubacki, nie udało się Klemensowi Murańce i Jankowi Ziobrze. Pozostała trójka. Na szczęście w przypadku Piotra Żyły te kwalifikacje miała z urzędu niejako zapewnioną. No a w klasyfikacji Row R Wellinger ma po dzisiejszym prologu 24 punkty przewagi nad Stefanem Kraftem. Trzeci jest Eisenbichler, czwarty Stiernen, a na 5. miejsce awansował Kamil Stoch z przewagą, ze stratą niespełna 17 punktów do Norwega. Maciej Kot przesunął się na 8. miejsce, a Piotr Żyła spadł na 15. Kubacki jest 21. Szkoda tego występu Piotra, no ale może lepiej... Że to żeby się stało dzisiaj niż w konkursie drużynowym, niż w konkursie indywidualnym, także no, jego strata na pewno, jeśli chodzi o cykl, ale ufajmy, że to był ten słabszy skok, który musiał mu się kiedyś tam przydarzyć, no i trafiło na dzisiejszą rywalizację. Stefan Kraft jakiś taki smutny wygląda. No bo już nie same jedynki przy nim, tylko że do jedynek za prowadzenie w Pucharze Świata i w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach doszła 2 za cykl Rower. Tak, zdjęcie z talerzem zrobi sobie w związku z tym Andy Wellinger. Dowiedzieliśmy się od pani Martyny, pana Andrzeja, że talerz jest jeden i on wędruje ze skoczni na skocznię. Przechodnio, można sobie z nim zrobić zdjęcie, jak się prowadzi, ale na własność pewnie dostanie... na koniec dostanie go zwycięzca. Tak jest, dostanie go zwycięzca. Zastanawiałem się, z jakiego materiału jest on wykonany, bo... Może to być kamień. Może być wykuty z kamienia, prawda? Z granitu takiego czarnego. To ciężka pamiątka. Ale okazała ale miła, piękna, tak. Kamil Stoch to też miła pamiątka dla nas po dzisiejszych kwalifikacjach. W znakomitym stylu wygrane te kwalifikacje. Zawsze sobie w takim momencie przypominam takie wypowiedzi. Ach, to nie jest lotnik, to po nim będzie. No, może i nie lotnik, ale jakoś tutaj dał radę. No, to co? Zapraszamy na konkursy. Miejmy nadzieję, że i drużynówka, i że konkurs indywidualny zaplanowany na sobotę i niedzielę odbędą się w nieco sprawniejszym rytmie niż to, co dzisiaj miało być konkursem, a było kwalifikacjami. Dziękujemy Państwu zatem za uwagę. Kłaniamy się. Do usłyszenia mówią Igor Błachut i Marek Ludziński.